Kierujemy duży nacisk na naukę dzieci w szkołach. Przede wszystkim chodzi o to, żeby od jak najmłodszych lat dzieci trenowały. Kológ styl jako bezpieczna dyscyplina jest bardzo wskazana, jest ogólnorozwojowa. Mamy już dużą kadrę trenerów, mamy kadrę instruktorów, którzy już do tej pory parę razy prowadzili zajęcia w szkołach. Dzieci są zachwycone, są bardzo zainteresowane. My również chcielibyśmy, aby ta dyscyplina weszła na stałe do dyscyplin, które dzieci będą uprawiały w szkołach. Ponadto jeśli chodzi o rozwój dyscypliny, to w tej chwili jest ogromne zapotrzebowanie na trenowanie w Polsce. Zgłosiła się drużyna Gruzji, zgłosiła się drużyna Pakistanu, zgłosiła się drużyna z Kongo. Niestety ze względów finansowych nie jesteśmy w stanie prowadzić takiej ilości treningów dla osób z zagranicy. Jest duża możliwość, że zaprosimy ekipę z Gruzji i tutaj prezes Wiesław Koluch zdecyduje na pewno, która to ekipa przyjedzie. Być może zostanie zaproszona ekipa z Pakistanu. Natomiast nie sądzimy, że uda nam się więcej, ponieważ ze względów finansowych nie jesteśmy w stanie zapewnić tym zawodnikom, którzy przyjeżdżają, zarówno mieszkanie, jak i wyżywienie, jak i prowadzenie tych zajęć. Jeśli chodzi o pana prezesa Wiesława Kolucha, został ambasadorem Światowych Sztuk Walki, został zaproszony do Aleksandra Miedwiedzia na wielką uroczystość. Poza tym ma zaproszenie do Indii, ma zaproszenie do Dżakarty, do Indonezji. Tych zaproszeń jest ogrom. Czasami, kiedy rozmawiamy, tak naprawdę pan prezes Wiesław Koluch musi się zastanowić, gdzie akurat jest i w jakim miejscu przebywa. Ponadto w przyszłym roku odbędzie się bardzo dużo imprez sportowych w dyscyplinie Koluch styl. Planujemy również wyjazdy zagraniczne, ale to wszystko jest uzależnione od środków finansowych i od tego, w jakim stopniu będziemy mogli uzyskać pomoc z czynników zewnętrznych, być może również władz naszego miasta. Musimy pamiętać, że dyscyplina Koluch styl, nasza polska dyscyplina, to nie jest tylko wizytówka miasta Białegostoku, to nie jest wizytówka regionu, to jest wizytówka całego kraju, to jest polska dyscyplina i tak ona jest postrzegana na całym świecie jako polska sztuka walki. I tutaj wydaje mi się, że należałby się wielki szacunek dla prezesa Wiesława Kolucha, dla tej dyscypliny, która jak chyba żadna inna nie promuje naszego kraju na arenie międzynarodowej. Przyznać trzeba, że na ostatnich Mistrzostwach Świata uczestniczyło 37 państw. Trudno jest znaleźć w tym kraju dyscyplinę jakąkolwiek, nawet olimpijską, która na jednych zawodach jest w stanie po prostu taką ilość krajów w jednym miejscu zorganizować, jak również taką ilość zawodników, było 300 ponad zawodników z tych wszystkich krajów i z wszystkich kontynentów.